Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Ostatnio właśnie skończyliśmy, no po prostu przenieśliśmy się do Trevora, ale słuchajcie, tutaj przełączyłem się na Franklina, od razu zaczęła się jakaś gadka o tym, że on śledzi właśnie architekta, więc zrobiłem jak najszybciej pauzę, no i jesteśmy w trakcie chyba właśnie wykonywania jakiejś misji, więc zobaczmy. All right. Don't fuck it up. All right. Ogólnie rzecz biorąc, to właśnie Franklin był tutaj podświetlony jako, no wiecie, ta najważniejsza teraz osoba. Znaczy, to jest jedno z głównych zadań, więc... Hey, stupid! You can't be on here without a hat. Dobra, dobra. Dlatego właśnie się przełączyłem na Franklina, bo to zadanie jest o wiele ważniejsze niż w przypadku Trevora, gdzie tam były tylko poboczne zadania. Ale dobra. Fajna furka swoją drogą. O, architekt chyba tutaj jakąś inspekcję będzie przeprowadzał. A my musimy od niego wycyganić właśnie te plany. The bedrock ends there. We need caissons on the east side. Ah, no drama. It's a government contract. We'll be paid until completion. I ain't taking a fall for this screw up. It's a government contract. No one's taking a fall. Except the government. Okej, on się chyba uda, wiecie co, na samą górę. Na szczęście jest tutaj druga winda. Więc my też tam pojedziemy. Dobra. Zmusi architekta do oddania walizki, czyli już możemy się tym zająć. Dziękuję bardzo. Opuść plac budowy. Jeszcze... Kurczę, no nie mam spadochronu. No, tędy normalnie wyskoczył. Znaczy nie, tutaj chyba nie wyskoczymy. Dobra, mniejsza z tym. Idę do windy. Tędy, dobrze? Tak, tędy dojdziemy. A dosyć szybko poszło, nie? Dobra. Jestem ciekaw, czy ktoś nas nie zacznie za chwilkę gonić. Czekajcie, tędy wyjdziemy. Wyjdziemy na ulicę. Zaraz coś gwizdnę i spieprzymy stąd. Znaczy, nie wiem czasem, czy... Tylko opuszczenie placu budowy. Tylko jak opuścimy plac budowy... O, chyba tak. Już się udało właśnie... wykonać to zadanie. Teraz muszę tylko znaleźć jakiś samochód, który stoi tutaj. Stoi tego pełno, więc weźmiemy jeden i udamy się do tej fabryki. Okej. Tak więc jedziemy. Czekajcie, wezmę to, wyłączę. Okej, fajnie. Zaraz Lester pewnie rozpracuje te plany. Powie, co mniej więcej mamy zrobić. Okej, tędy. No właśnie, jeszcze przed głównym skokiem czeka nas jeszcze taki mniejszy skok. Niestety, ale ten skok znowu, na tym skoku znowu nic prawie nie zarobimy. Jakieś tam ochłapy może dostaniemy, ale to nie jest skok na bank, tylko to jest skok właśnie, żeby zniszczyć te dowody. No i właśnie dlatego nic na tym za bardzo nie zarobimy.
No, ale już na ostatnim skoku troszeczkę tej gotówki będzie. Czekajcie, jestem na miejscu. Idę do Lestera i pokażę mu te plany. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some fire bombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos, or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you could torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Straż pożarna przez dach. Słuchajcie, pamiętam, że pierwszy raz jak grałem w to, to właśnie wybrałem straż pożarną, więc teraz chciałbym spróbować tego drugiego rozwiązania, czyli przez dach. Skok na spadochronie troszeczkę mnie tutaj, jakby to powiedzieć, troszeczkę mnie, kurczę, mam na końcu to słowo. Troszeczkę się boję właśnie tego skoku, ponieważ lądowanie z moim lądowaniem tutaj to jest różnie. Nie wiem, czy mi się uda wylądować na tym budynku. Mam nadzieję, że się uda, ale w razie co to będziemy próbować kilkukrotnie. Czyli tak, A lub B. Wybieramy B. You'll need a hacker, a gunman and a driver. The hacker won't come in with you, but they'll help you break the system, talking you through the process from a remote location. Dobra, haker nam potrzebny, tak? No możemy wziąć Paige Harris, która jest dosyć dobrą hakerką. Christian Feld 10% bierze. No i oczywiście mamy Rickiego Lukensa, który ma tylko 4%, ale słuchajcie, działkę 4% bierze, natomiast statystyki ma lepsze od tego kolesia. Ta bierze aż 15%. Wiecie co, zaryzykujemy. Weźmiemy jego. Jego chyba brałem także do napadu na jubilera. Więc dobra, no. Najwyżej będę żałował na miejscu. Body's probably gotten better, and he's still the same price. I don't know how long it'll take you to get into the network. The gunman's there to buy you the time you need. No tutaj już bym się kierował jakimś lepszym strzelcem i chyba ten będzie najlepszą opcją. 6% pewnie zginie na miejscu, ten także nie jest zbyt dobry wybór broni. No ten jest, no wiadomo, dużo bierze, ale jest też dobry i trochę nam tego czasu może rzeczywiście zapewni, więc weźmiemy jego. He's a pro, not much else to say. The driver will be waiting outside on getaway. They'll source a vehicle, so bear that in mind. No i słuchajcie, tutaj mamy też orzech do zgryzienia, ponieważ
Kierowca dobry tak, żeby się przydał do tej roboty. Dobra, czyli jest tylko dwóch kierowców. Jeden bierze 8%, drugi 14%, jakbym to wszystko podliczył, czyli jest tak. 28 plus 4, 32% idzie kasy dla tej ekipy. 8%. Nie no dobra, niech będzie ten lepszy. They did good, Evangelico, remember? Okay. That all look good to you? You are robbing the FIB here. Okej, okay, zatwierdźmy to i działamy. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright, shit, hit. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. Well, as long as he can't do it without us. No dobra, ukończyliśmy zadanie plan architekta, super. To nie było długie zadanie, więc mogę się udać do Salomona i chyba to zrobimy. Tak, to zrobimy. Jeszcze w tym odcinku. Dobra. Czekajcie, zaznaczymy sobie to na mapce, żeby nas poprowadziło w miarę tak dobrze. Tracy. Hey, Sugar Plum. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Your mother. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Dobra, no pomożemy. Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Dobra, pojawił się znacznik. No, słuchajcie, w tej chwili wykonam właśnie tutaj pomoc dla Tracy. Więc udajmy się tam. Wow, ale mi przycięło. Widzicie, nawet to chrupie na konsolach nowych. Aczkolwiek nie wiem, czy to było spowodowane zakręceniem płyty w nośniku czy czym, ale... No, ale chrupnęło. I tyle. Temacie. Dobra. No już niedaleko. Już niedaleko do tego punktu. W sumie teraz nie wiem metry, które pokazują. Czy metry pokazują do Tracy, czy... A chyba do Tracy. Chyba do Tracy. Bo mam właśnie dwa znaczniki zaznaczone. Dobra, to jest tu gdzieś. Wsiedź do samochodu Tracy. Spoko. Let's see if we can find him. I last saw him around the corner. Hawaiian snow. Dobrze, czekajcie. In a purple convertible. I don't remember what make. Drive carefully. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Hey, what are dads for, huh? I mean, other than... Is he here? No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site. No dobra, no jadę tam. At a signing? What are you signing? A plat petition? You better not be taking out credit like your brother. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell, Rockford Plaza. Okej, okay, no dobra, jedziemy. People want to meet you after that video on Fame or Shame? Yeah, the video is... No i chyba nie mówi całej prawdy. Not yet. Okay. Oh, how about going around the corner and back up the hill past Crocahoop? Śmieszna ma trochę twarz. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. What was I thinking? You know, it's amazing you've turned out this good. Okay, you around here? Ah, purple car, that's him. Fuck, he's on to you. Let's go.
Dobra. Zatrzymaj samochód prześladowcy. Ciekawy jestem, czy mogę go zabić. Hey, what are you running for? He's out of the car. Zajmij się prześladowcą. No, słuchajcie. Paralizator. Za daleko, cholera, dobra, wiecie co? Jeszcze żyje. Wróć do samochodu Tracy. Wahałem się, nie wiedziałem, czy mogę go zabić, czy tylko zatrzymać w jakiś sposób, ale widzę, że to wystarczyło. Zabierz Tracy do domu. No, miał wypadek, rzeczywiście. Niefortunny. What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him. This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Now grow up, baby. It's time you got serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. I guess. He really scared me, but I didn't want... Thanks, Daddy! Bye! I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Wiecie, nagle tak rozmawiała, że jej ojciec jest psychopatą, a to nagle... Dzięki, tato, cześć! Wszystko jasne. Okej, okay, ukończyliśmy zadanie. Nie wiem, czy to się liczyło do głównych zadań, czy nie. No, w sumie zaraz zobaczymy. Jeśli będzie 60, no to chyba do głównych się liczyło. Nie, 59. Hobby, rozrywka, przypadkowe zdarzenia, nieznajomi dziwacy, różne. Nie wiem, chyba to było jakieś poboczne zadanie. Dobra, słuchajcie, jak tam z czasem jest? 17 minut, no nie wiem. Dobra, zaczniemy jeszcze tą misję. 700 metrów, nie jest to daleko. Podjedziemy do Solomona, zobaczymy, co on tam od nas chce. Dajesz, tędy, wow. Okej, okay, Lester, wchodzimy. L. Czyli pokazała się główna misja. Aj, kur... A dobra, tędy dojedziemy, spoko. Pokazała się główna misja, ale no... Jestem teraz tutaj bliżej, więc na razie tą wykonamy. Dobra, koleś, otwórz. Chyba z tą klientką, co? Pogadamy. Albo i nie. Dobra, wchodzę do środka. Hello, hello. Good to see you, Slick. Devin. The hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives, the film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. Ah, in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards.
Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet, analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Okay, the airport. No dobra, jedziemy odzyskać film. A, fajne fureczki tutaj do wyboru. Ta biała jest konkretna. Nie, żółta też niczego sobie. Czy one są ogólnie chyba takie same, tylko że chodzi mi o kolor. Białe jakieś fajnie wyglądają. Dobra, ale nie o tym gadamy. 2 km 600 metrów do celu. Mam nadzieję, że nie rozbijemy się gdzieś po drodze. Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Dobra, czekajcie, bo słyszę tutaj gliniarzy. Czyżby zaraz mieli mnie ścigać? 900 metrów, no już niedaleko. Wow, kurczę. Tu, tędy. No jeszcze kawałek, zobaczymy czy to wyjdzie w ogóle. Kurczę, tam pewnie, tak jak mówił Devin, pełno ochrony jest, cholera. Pełno ochrony, o. Śmigłowiec lata, nie wiem czy to jest policyjny czy nie. Rusz w pogoń za Molly. No to robię cały czas. Tędy przejedziemy, przejedziemy. Trzymaj kółko. Nie. Kamera ze śmigłowca? Aha. No kurczę, no bez przesady, przecież ja nie będę nic widział. Coś tam... Wow. No, wiedziałem, że tak to się skończy, jak będę tutaj kombinował z kamerami. O kurczę, ktoś mnie tam pchnął z tyłu. Chyba gliniarz. O kurczę. Nieźle. Nice. A to jest fajna misja. To jest superowa misja. Żebym ja tam czasem tak nie skończył. Wow. Kurczę, ona nieźle też popierdziela tym samochodem. No i chyba kogoś zahaczy tam, co? Ależ piękny widok, zobaczcie. Coś pięknego, naprawdę. Za cholerę ją nie mogę dogonić. Ale to się i tak niedługo skończy. Wow! Szlak, cholera. Dawaj. Ale żem skopał teraz sprawę. Dobra, jest. Dobra, nie mam czasu się z nimi bawić. Ona chyba sama się załatwi, wiecie co? O, właśnie. Ojejku, to musiało boleć.
Dobra. Ucieknij policji. Samochód, samochód, samochód. Będę musiał tam wrócić. Czy jest tutaj coś może? Sorki, ale musiałem to zrobić. W sumie czekajcie, jakbym samolotem uciekł. Czemu nie? Dawaj, 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 ruszaj, ruszaj, ruszaj. Oj, no nie wiem. Nie wiem, czy mi nie rozpieprzą tego samolotu. Nie, no nie, 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 proszę, proszę, wytrzymaj, wytrzymaj. Do góry, jest. Super, chyba się uda. Troszeczkę tu... Jeden ze silników może szwankować, wiecie co? Nie może, a na pewno szwankuje. Więc może będę się trzymał troszeczkę nad wodą, bo nie wiem. Wow, 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 wow. Tak, na pewno długo tym nie polatam. To jestem 100% pewny, bo strasznie mnie tutaj, wiecie co, zrzuca. I ciągnie w dół. Dlatego lepiej, żebym nad wodą wylądował, gdzieś wyskoczył. Tylko czekam, aż te gwiazdki znikną. Kurczę, jest śmigłowiec. No niedobrze. Ależ go, kurczę, no, ciągnie strasznie. Ukończono. Super. Kontynuuj, w sumie. A, miałem spadochron. Dlaczego zginął? Przecież nie byłem tak wysoko. No wiem, że... cholera. Ale słuchajcie, nic nie szkodzi, ponieważ misja została ukończona. Akurat zdążyliśmy to zrobić, więc no tutaj zgon niestety nastąpił. W sumie to mnie wyrzuci nawet tam gdzieś koło szpitala. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, moi drodzy. I tu sobie skończymy chyba ten odcinek. Czemu nie? Jeszcze z Salomonem porozmawiamy. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course. It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was... an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. No, super. Dobrze, moi drodzy, skończymy w tym miejscu, nie? Porozmawialiśmy z Salomonem, misja wykonana. Premiera filmu już niedługo. I tutaj tak naprawdę, rzecz biorąc, tak na dobrą sprawę, napad na biuro. Nie ma żadnych przygotowań, od razu jest napad na biuro, tak? Okej, okay. Sprawdzę jeszcze statystykę. 60 teraz będzie chyba, co? Tak jest, 60 misji, czyli zostało tylko 9. I dobrze, tym się zajmiemy w następnych odcinkach. Jeśli wam się ten podobał, zostawcie łapkę i trzymajcie się, cześć!